tam, w Zagrajmy w New Vegas. W poprzednim odcinku, można powiedzieć, jestem chory, z siebie niezadowolony, bo miałem serię porażek. Musi to jedną konkretną, albo dwie porażki z tymi legionistami, którzy zabójcy mi napadli normalnie. Co za zwała. Ej, nie rozumiem. Zaraz kusy sobie. O co chodzi z tą broń? Dlaczego? Coś tak durnie rozjaśnia. To nie powinno tak być. To się coś pierdzieli autentycznie. No dobra, przeżyjemy. Ale mnie to wkurza w sumie. Dobra, ci legioniści generalnie nie mają życia. Tylko sobie trafię. I znowu mnie nienawidzą po raz drugi. Teraz tak, w tej jaskini... kurde, no, nie chce mi się tego brać. Wiecie co, przyjaciele. Nie chce mi się tego brać. Mamy zakładników. Dokładnie tędy droga. Mamy zakładników przetrzymywanych przez legionistów. O, co ja zrobiłem? A, zmieniłem amunicję. Niepotrzebnie, sorki. Tylko, że nie chcę tego używać. Chcę toporka. Chcę toporka. Odwalić się o moje tekili. Gekko, dobra. He. Zaraz, zaraz. Tu i razy jeszcze będą mnie jeszcze bardziej nienawidzić. Już nie wiem, jakie to są stopnie tej reputacji, jak jest najniższy. Nie biorę zbroi, bo ciężka. Teraz tak. Chociaż to jest całkiem wartościowa. A nie. Tu mamy legionistów, zaraz zobaczycie, tylko jeszcze sprawdzę, gdzie jest ten trup, okej. O rany, powiem wam. Uwolniem. Legioniści poirytowali mi jak mało co ostatnio. Aczkolwiek, no po prostu teraz nie mam wątpliwości, kogo będę kurde tutaj miażdżył. Nie mam już wątpliwości. Co ja wziąłem? Kurde, dobra, nieważne. Jakiś podziew. Znowu wziąłem wszystko? Nie, dobra. Niełatwo jest poirytować Karolinę. Nie, dobra, w sumie łatwo. Że tak powiem, nie zadzierać z nią. Ponieważ ma topór. I mam broń snajperską. Czy to jest wartościowe? Trochę ciężkie. Dobra, nie chce mi się. Powiem wam tak, mam broń snajperską. Znalazłem u tego typa w poprzednim odcinku, nawet tego nie pokazałem specjalnie. A to jest moja broń. No i ta broń ma normalny ten zoom. Nie ma tego zielonego. Coś się, albo ta broń jest jakaś, coś się pierdzieli z tym. Automatycznie ma jakieś rozjaśnianie, ja nie wiem, co chodzi. A ta broń jest milion razy silniejsza, natomiast widać dużo bardziej mi się chwieje, ponieważ wymaga trochę większej umiejętności aniżeli tam ta Rod Slayer. Także no, na razie będę używał Rod Slayera, pewnie potem jest wyciszany. To chyba nie jest. Na 99% nie jest. Okej. Jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o jaskinie, ponieważ tam jest drugi korytarz i ciekawe, co tam będzie normalnie. Jak myślicie? Co będzie? Drzwi. I legion. Legion. What the heck? Nie! Znowu! Moment, sorry. Jestem z powrotem. Chyba jestem. I nie, nie chcę wyjść z gry wcale. No, nie wiem, czy to się kurde nagrywa, ale chyba się nagrywa, bo widzę, że troszkę jest mniej płynnie niż powinno być. Dobra. Co? Ci legioniści są głupki. Mogę nawet zrobić mały eksperyment na nich, położyć jakichś dziwnych broni. Albo nie. Oszczep, jak to działa? Jak to działa oszczep, kurde? No nie wiem, czy to działa dobrze.
The heck? No. No fajne. Może się pobawię się. Heh, dobre, silne nas. A kurde, dlaczego nie trafiłem? A! Sorki za moje głupie dźwięki. Nie mogę sobie trafić. No, trafiłem w końcu. Dobra, to było tyle, jeśli chodzi o oszczep. Natomiast... teraz chyba nie będę mógł tych... nawet odzyskać tego, bo to jest... jednorazowego użytku, co? Wow. Magnum. Też nie najgorsze. A mimo wszystko chyba to sprzedam, po prostu jakoś nie lubię tej broni. Chyba. Oj, burza idzie normalnie. Ciekawe, czy to będzie słychać na nagraniu. Wow. W sensie, w świecie rzeczywistym idzie burza. Oj, to... O, teraz musisz pakować ammo. Nieszczęsna ty. Auć. Ty masz imię, chłopie. O, już nie masz. Nie mam. Gdzie jest tequila? Gdzie jest tequila? Da z nich. Jest. Spoko, poradziłem sobie. Cholerka. Sporo tego dziadostwa to było. Więcej tych ludzi niż mi się wydawało, że będzie. I jeden nawet miał imię. Czyli taki pseudo miniboss. Wow, ale duża jaskinia. O! Saro... Klucz do składziku... Okej... Może... Dobre... Dobra, będę musiał i tak zaraz skończyć, bo mi się już na nie chce. Muszę coś po... Ja nawet zapomniałem, że jestem ubrany. Ubrana jest... Ale Bayer... Jest... Nie. Ty, ale to fajnie wygląda w sumie. Jako legionista. Kobieta. Dziwnie to wygląda w sumie. I ten sztandar na plecach. Oj, kurczę, nie wiem, czy ja to wszystko uniosę, no. Naprawdę, gdzie jest tequila, no? Gdzie jest tequila? Chyba jej się, że tak powiem, umarło. Gdzieś tam. W tych jaskiniach, kopalniach. Już, już. Wow, to też jest całkiem wartościowe. 52. Dobra, sorry. Trochę jestem bardziej zamyślony. Ja nie rozumiem, jak ci legioniści do jasnej cholery mogli przebywać w takiej jaskini napromieniowanej. Co ich pogięło? O, dzień dobry. Tak, jak się wal... O, teraz się pojawiłaś. Po prostu nie wiem, skąd ona się pojawiła. Z podłogi, z ziemi. Dziwnie, dziwnie, dziwnie. Aż, sorki, znowu mam za duże obciążenie. Ohoho, tego to ja też nagromadziłem. Idealnie. Teraz tak, 4 razy 70. 240 za te wszystkie, znaczy teoretycznie mniej będzie za te 400. Ja pierdzielę. Nie najgorzej. Jeszcze uwolnienie tych zakładników, jakąś kasę za to powinien dostać, albo jakieś, nie wiem, cokolwiek, ciastka, no nie wiem, co jest grane. Się te killa tłucze, nie ja. Dobra. Spieprzam stąd w sumie. Aha, jeszcze tutaj mam jakiś, to wszystko na klucz, w sumie jakbym to otworzył. Za pomocą włamywania się, to by mi się trochę bardziej opłacało, bo jakieś dodatkowe punkty doświadczenia. Zaraz, zaraz, bo tu nic nie widzę. Okej, okay, mina, mina, granat. Czy... Ojku! Nie, sorry, mam tu jakieś... Przez chwilę się przestraszyłem, że to jakaś pułapka. Akurat grałem ostatnio inną postacią właśnie w New Vegas. I wlazłem właśnie w takie miejsce, podobnie wyglądające w jaskini jakiejś. Wszedłem, łupię sobie, a tu nagle jak nie pierdyknie mi normalnie i już nie mam nogi, nie mam głowy. Nie wiem, po prostu wlazłem w jakąś pułapkę taką olbrzymią. Trzeba uważać, naprawdę.
świetnie, super steampunki, to jest zawsze rzecz, którą warto znaleźć. I chyba tyle w tym pomieszczonku. A, w sumie, nigdy nie zaglądam tutaj w worku, bo mam wrażenie, że tam nic ciekawego nie będzie, ale jednak w sumie można. Dobra, kończę sobie ten odcinek, także do usłyszenia w następnym. Przesuń się. Dobra, to już było normalnie, sensownie i zajebiście.